7 lutego 1919 roku Józef Piłsudski powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa. Dokument został kontrasygnowany przez Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwszym prezesem Najwyższej Izby Kontroli mianowany został Józef Higersberger. Od uhonorowania właśnie tych trzech postaci rozpoczęły się obchody 95. rocznicy utworzenia NIK. Pod pomnikami Piłsudskiego, Paderewskiego oraz na grobie Higersbergera prezes Krzysztof Kwiatkowski wraz ze współpracownikami złożyli pamiątkowe wieńce. NIK miała szczęście do wybitnych pracowników. Jednym z nich był Władysław Stasiak, który swoją piękną służbę dla państwa, przerwaną tragicznie 10 kwietnia 2010 roku, rozpoczynał właśnie w Izbie. I dlatego jest dla mnie wyjątkowym zaszczytem dzisiaj publicznie ogłosić, że w Najwyższej Izbie Kontroli ustanowiliśmy nagrodę imienia Władysława Stasiaka, której pierwsza edycja będzie w tym roku. Nagroda będzie przyznawana osobom, które, działając ponad podziałami politycznymi, uczyniły swoje otoczenie bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla obywateli. O godzinie 12 w sali kolumnowej Sejmu rozpoczęło się seminaryjne posiedzenie kolegium NIK. Wzięli w nim udział szefowie i przedstawiciele wszystkich konstytucyjnych organów państwa, m.in. marszałkowie Sejmu, Senatu, szef Kancelarii Prezydenta, posłowie, senatorowie, prezesi Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratorii Generalnej i wielu, wielu innych gości. Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 roku w numerze 14 pod pozycją 183 publikuje znamienny dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Jest godne podkreślenia, że na początku mozolnego procesu budowania nowej państwowości władza publiczna uznała za konieczne i pilne powołanie instytucji samodzielnej i niezależnej, swobodnie kontrolującej cel i sposób wydatkowania publicznego grosza. Wraz z odrodzeniem państwa polskiego powstała więc instytucja kontroli państwowej na wskroś nowoczesna, by nie powiedzieć, że zamysł, z jakim ją tworzono, wyprzedzał ówczesny czas. W każdym demokratycznym państwie jednym z zasadniczych elementów sprawowania władzy publicznej jest kontrola. To prawda dostrzegana nie od dziś. Wybitny teoretyk państwa i prawa publicznego Czesław Znamierowski pisał w międzywojniu, że całą strukturę ciała rządzącego w dobrze urządzonym państwie powinna przenikać zasada nieufności, a na niej powinien być oparty szeroko rozgałęziony system urządzeń kontrolnych. Stylistyka tej wypowiedzi może dzisiaj jest nieco przesadna, zwłaszcza w odniesieniu do owej zasady nieufności, ale przesłanie merytoryczne jest tutaj zupełnie jasne i całkowicie aktualne. Dobrze urządzone demokratyczne państwo musi posiadać dobrze zorganizowane instytucje kontrolne. Śmiem twierdzić, że nie ma w Europie drugiego organu kontroli, który miałby tak szerokie, a równocześnie tak głębokie kompetencje kontrolne. I to, co z perspektywy moich doświadczeń, a także z dzisiejszych obserwacji Najwyższej Izby Kontroli, bo nie przestaję się interesować tym, co Izba robi i śledzę na bieżąco Państwa działalność, to zachować to, co jest tą polską specyfiką kontroli państwowej. W imieniu Rzeczpospolitej składam Państwu podziękowanie za wszystkie dowody obywatelskiego zaangażowania, profesjonalizmu i apolityczności. Życzę Najwyższej Izbie Kontroli dalszych sukcesów na miarę pięknej tradycji całego 95-lecia, a wszystkim pracownikom ich pomyślności i satysfakcji spełnionej misji. Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia. Podpisał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Życzę Państwu, żeby wszystkie Państwa kontrole były przyjmowane ze zrozumieniem i z taką intencją, że służą budowaniu wspólnego dobra. Życzę Państwu też wszelkiej pomyślności i do miłego spotkania na uroczystości stulecia Najwyższej Izby Kontroli, bo tę dzisiejszą uroczystość
traktuje jako wstęp do obchodów stulecia Najwyższej Izby Kontroli. I tak jak co roku przez ostatnie 6 lat, tak i tym razem również chciałbym się ponownie odnieść do pierwszego prezesa, prezesa Józefa Higersbergera, prezesa, który w niezwykle trudnych warunkach, podobnie jak całe jego pokolenie budowniczych, którzy musieli scalić państwo polskie z 3 różnych zaborów, po ponad stuletnim niebycie, scalić to państwo z 3 różnych kultur, przynajmniej z 3 języków, zupełnie innego podejścia do tego, jak wygląda patriotyzm, jakich mamy przyjaciół, jakich mamy wrogów. To było naprawdę niezwykle trudne zadanie. I warto się do tych osób odnosić, dlatego że oni to zadanie wypełnili naprawdę dobrze. Ze szczególnym szacunkiem pragnę dzisiaj, w 95. rocznicę powstania Izby, przywołać pamięć 2 z jej prezesów. Świętej pamięci Waleriana Pańko i świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego. Czynię to ze szczególnym wzruszeniem w tej właśnie sali, w której wraz z nimi miałem okazję uczestniczyć od roku 1989 do 1991 w obradach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, którego byli członkami. Wszyscy prezesi NIK-u w tym czasie to były osoby nietuzinkowe i każdy z nich ma swój wkład w to, że NIK ma dzisiaj taki autorytet, jaki ma, czyli duży, znaczący, i tego życzę obecnym pracownikom i tego życzę panu prezesowi, który prowadzi Najwyższą Izbę Kontroli teraz. W ubiegły piątek, 7 lutego, odsłoniliśmy w Izbie tablicę poświęconą świętej pamięci profesora Waleriana Pańki, który ewolucyjnie przekształcał Izbę w organ służący swymi kontrolami państwu i jego obywatelom. Niestety, tak jak prezes Walerian Pańko, tak i kolejny prezes świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, są na liście prezesów NIK-u, którzy zmarli w tragicznych okolicznościach. Pamięć o tych 2 prezesach będzie zawsze nam towarzyszyć w pracy, którą wykonujemy w Najwyższej Izbie Kontroli. 95. rocznicę utworzenia NIK Izba uczciła przede wszystkim pamięcią o niezwykłych ludziach. Ludziach, którzy tworzyli charakter i tożsamość tej instytucji. Ludziach, dla których prawo i zwykła ludzka uczciwość okazywały się cenniejsze niż własne życie.